21 czerwiec. Wczoraj mieliśmy tę samą sytuację, co dzisiaj. Szła na nas burza. I nad naszymi miejscowościami, tak samo Agrokojota, burza się rozstąpiła. A szła centralnie taka kolosalna na środek, na tyczkę. Mieliście na Facebooku. I się rozstąpiła niczym Mojżesz rozstąpił te chmury. Zobaczcie, bo poszło bokiem. Tam się już bujnęło. Z tej strony też poszła. Na sucho. Zobaczcie, świeci słoneczko. Ptaczki ćwierkają. Wzdychają z tego gorąca. Piszcie w komentarzach, czy takiego pecha ktokolwiek jeszcze ma w Polsce, że nie padało u nich. U nas już nie padało bardzo długo. No tam w tamtym tygodniu 3 litry, ale co to jest 3 litry? Dobra. Siemano. No i co? Zaczęliśmy jeździć po polach. Pierwsze pole Boże Jarę. Owies tu był wsiany po życie, bo tu dziki mi całe te 2 hektary skotłowały. Tu był kwalifikat. Tam gdzie mokro, tu piękny jest. Aż się chce na niego patrzeć. Tu mamy oczywiście mozaiki. Słabsze, lepsze ziemie. No, ale wszędzie praktycznie jest równy, że no jest taki. Podłoga wysech. Nie ma w ogóle wilgoci. Deficyt totalny. Jeszcze w tamtym roku chyba nawet to lepiej wyglądało. Nie wiem. Dobra, jedziemy na następne pole. Jedziemy na następne jakieś zobaczyć. Pokażę wam, jak to wygląda u mnie. No w tym roku jest tragedia, powiem wam. Myślałem, że będzie lepiej. Tam mamy żytko, pójdziemy na żytko zobaczyć. Żyto jeszcze chyba się trzyma, ale już widzę, są przebarwienia. Więc też już będzie do dupy. Jedziemy dalej. Pszenica ozima, siana w eleganckim terminie. Zapowiadała się na 7-8 ton jak u mnie. Patrzcie, uschła, zeschła całkiem. Jest gorzej niż w tamtym roku, bo na tych tu mamy dołek, jesteśmy w dołku. Zobaczcie, tam idzie pod górkę, jesteśmy w dołku. Jo, i takie rzeczy. Sian, słoma już. Ciekawe, czy zdążyło wyostrz. Nie chcę wyostrzyć. Za wredny telefon. O, jest, dobra. Jest ziarko. Ziarko ładne, grube. Ale ono bez wody się zaschło. Mimo że azot poszedł na kłos. Ale co teraz wykarmi? Zobaczcie. No jest masakra. Nawet tutaj mamy dołek. Widzicie? Kłosy są. Ale co z tego, jak reszta rośliny zdechła. No ładnie to wyglądało. Kłosy ładne, grube, zobaczcie. Tylko że po prostu liście zdechły. Nie ma flagówki, nie ma nic niżej. Chociaż było dobrze ochronione. Grzybów nie ma. Zobaczcie, na tym liściu nie ma w ogóle jakichś śladów choroby. O, widzicie? Ochronione bardzo dobrze. Zboże bardzo ładnie ochronione, ale niestety woda. Woda zepsuła wszystko nam. Gdyby było to masa zielona, czyli liście flagowe, to by był piękny łan zwarty, plus te kłosy to by wyglądało jak u kuli. Te zboże. Ale niestety no. Kolejny rok w dupę dostaniemy. I teraz tak, kontrakty podpisane, ale ilości i jakości nie będzie, to na bank. Trudno. Dobra, jedziemy zobaczyć na żyto, bo nie chciałem jeździć po tych polach, ale mówię, no w końcu trzeba się przemóc, pójść i zobaczyć co jest i zacząć działać, czy redukować kontrakty, czy coś w tym rodzaju, bo tak być nie będzie. Nie jest dobrze po prostu. Deszcz już się spuścił i to o wiele, o tydzień za dużo, za późno. Były te 3 litry, no te kłosy jakoś tak grubawe są, no ale nie wiem, zobaczymy w żniwa, co to będzie, z jakiej jakości tu będzie te ziarko, czy będzie grube, czy będzie paszuwa, czyli wciągnięte, czy będą trociny, no zobaczymy, czy się uda roślinie wyżywić teraz, chociaż to wątpliwe. Dobra, jedziemy na żytko. No jesteśmy na żytku. Widzicie, żytko też zredukowało. Jak wygląda kłos? Ziarko. No cóż tu jest. Ale powiem wam, że bardziej zielona jest niż pszenica. Żyto. Teraz zobaczymy, mącik. Wymucimy. No dobra, nadzieja jest w życiu. Nie wygląda to najgorzej, jak na tą pogodę, na te opady u nas, ale i najlepiej nie też. Jakieś nierówne, ogólnie powinien być piękny, równiutki łan. W tym roku tego nie ma. Takie jakieś kosmate te żyto. Bardziej to wygląda na populację niż na hybrydę w tym roku. A wyglądało bardzo ładnie na początku. No ale niestety, dobra. No nie wygląda, no te żyto, no nie wiem. Ja tu oceniam na jakieś 5 ton. Dobre 5 ton. Także nadzieję mam tylko w życie, w rzepaku. Pszenica idzie na straty, jary idą na straty, czyli jęczmień, owies i no i jeszcze jest nadzieja w ziemniakach, że zacznie padać i te ziemniaki, może cena w tym roku będzie normalna albo nawet jakaś zadowalająca, to może się mi wyrówna i wyjdzie średnia, że w tym roku nie dołożę. Bo na razie do tej pory 3 lata dokładałem. I jeszcze trzeba odrobić te 3 lata, a w tym roku na pewno nie odrobi się tych 3 lat, żeby chociaż tylko wyjść na zero. Czyli za darmo robimy, za darmo cały rok pracujemy. Znaczy trzeci rok z rzędu robimy za darmo, no ale powiem tak, no za darmo, nie za darmo, na życie jest tak, na tą pracę jest, znaczy na tą pracę. Ogólnie na życie jest i na rachunki. Znaczy jest, znaczy nie jest, bo jeszcze są kredyty, to wszystko ludzie, to można powiedzieć, że jesteśmy winni jeszcze bankowi w ogóle. No ale niestety trzeba sobie jakoś radzić. Dobra. To tyle z tego kawałka tutaj widzicie. Nie wiem czy będzie widać. Nie będzie widać. Ale widzę, o widać. Jasne plamy. Dobra, jedziemy dalej, zobaczyć na pszenicę, o zimą trochę tą późniejszą, a tam będzie tragedia, już to czuję. No i jesteśmy na pszenicy najpóźniejszej. To jest efekt suszy. Tak to wygląda. Tutaj mamy letki doświadczonko. W co drugą lejkę. No trochę to jakby lepiej wyglądało. Jakie są jakieś przestrzały. Ale wyglądają kłosy ładniejsze, grubsze. Ale na brak wody nic nie ma dobrego. Tak wygląda. Pszenica zima najpóźniejsza. źle wygląda. Nie? No niestety nie ma się z czego cieszyć. Ta pszenica będzie na straty. Można powiedzieć, tutaj tu nic nie będzie. Tu będą może 2 tony. To samo co w tamtym roku. Dobra, bo mi się już nie chce nic gadać. No jesteśmy na życie, jak widzicie. Słabo to wygląda, bo tutaj, tu akurat, tu dołek i tu jest akurat taka góreczka, ale jakaś lepsza ziemia. To ładnie wygląda, ale tutaj znowu są takie jakby, nie wiem, co tam przychodziło, jakieś niecki. Nie wiem, czy to są żwiry, pewnie żwiry, piach. Ale mimo wszystko spalone, nie wytrzymało, że to nawet, że to nie wytrzymało. Tam na górce ogólnie daleko to już w ogóle jest to samo praktycznie co tutaj. Ale to też zostało po tyłku. No i w tym roku będzie redukcja, jak zawsze. Dobra, nic ciekawego z pól. Same tylko, że to ogólnie jest jakieś przerzedzone. Nieciekawe w tym roku. A mimo wszystko dostało, w tym roku wszystko dostało, to jest na oborniku nawet. Także żyto powinno być potęga. A nie jest. No tutaj trochę lepiej wygląda, bo tu mam dołek. Trochę więcej wody. Tak sobie średnio to wygląda, ale nie podoba mi się też, że to w tym... No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Ay, hemos llorado los dos. Ya te tú, no para tanto, yo. Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en China, vamos. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús.